Witam serdecznie na kolejnym studium Pisma Świętego w zborze w Podkowie Leśnej. Cieszę się bardzo, że możemy kontynuować studium tematu przymierza. Dzisiaj chcielibyśmy dotknąć zagadnienia nowego przymierza. Ja mam na imię Piotr, a ze mną jest Janusz, Radek i Kuba. Nie wyobrażamy sobie, aby otwierać tą świętą księgę bez modlitwy i dlatego chcielibyśmy rozpocząć taką serdeczną prośbą do Boga o Jego prowadzenie. Chciałbym prosić Janusza, aby pomodlił się z nami na początek. Panie Ojcze, dziękujemy Tobie za ten przywilej i za ten czas, który mamy, gdy teraz Twoje słowo będziemy otwierać. Prosimy o Ducha, aby wypełnił nasze umysły i serca tym słowem i natchnieniem, aby było to dla nas budujące i dla tych, którzy są z nami i będą tego słuchać. Amen. 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 Nowe przymierze. Z takim terminem spotykamy się w Nowym Testamencie, ale ten termin zakorzeniony jest w Starym Testamencie, w księdze, którą też w czasie tych nagrań mogliśmy studiować jakiś czas temu w Księdze Jeremiasza. I chciałbym, żebyśmy rozpoczęli nasze studium właśnie od fragmentu z 31 rozdziału Księgi Jeremiasza, proroka. Kuba, może ciebie chciałbym poprosić, abyś przeczytał 31 rozdział i tam wiersz od 31 po 34. Mhm. Oto idą dni, mówi Pan, że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze oni zerwali, chociaż ja byłem ich panem, mówi Pan. Lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan, złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. I już nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc, poznajcie Pana, gdyż wszyscy oni znać mnie będą. Od najmłodszego do najstarszego z nich, mówi Pan. Odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę. Dziękuję bardzo. Jeremiasz mówi o nowym przymierzu. Pytanie, które chciałbym zadać, jest takie. Na ile to, o czym tutaj mówi w kontekście tego przymierza, jest czymś nowym, a na ile są to rzeczy, które znane były wcześniej z doświadczenia ludu, który był związany z Bogiem przymierzem? Jak myślicie? To ja może powiem na początku o elementach wspólnych, które możemy dostrzec. Mhm. No, to, co da się zauważyć, to odpuszczenie grzechów. Czy wcześniej było odpuszczenie grzechów? Oczywiście było. To nie jest nic nowego. Kolejna rzecz. Bóg mówi, że prawo włoży w serca ludzi. Czy to było? Na pewno było. Nawet moglibyśmy powiedzieć, że tutaj, gdy mówimy o nowym przymierzu, to ono jest w rzeczy samej starsze niż stare przymierze, dlatego że Adam i Ewa, gdy zostali stworzeni, to oni jak najbardziej mieli prawo w sercu. Jeszcze bym chciał zwrócić uwagę na ciekawą rzecz związaną z samym słowem nowe, które po hebrajsku brzmi hadasz. I ono, jedno ze znaczeń jego, jest odniesieniem do corocznych plonów. Nowe jako tegoroczne. Czyli nie do końca nowe, czyli coś nieznajomego, tylko nowe w sensie świeże, takie dopiero co wyrośnięte. Więc być może termin nowe może być odbierany w inny sposób niż my myślimy, że jako coś, czego nigdy nie było, bo wiadomo, że zboże jest zawsze i to od wielu, wielu wieków, ale właśnie jako nowe, tegoroczne, odnowione, coś powtórnego. Autor naszego rozważania tego tygodniowego tutaj w formie takiej anegdotki podał tak,
odniósł się do pewnego spotkania, prezentacji nowego proszku i mówi, prezes występował w formie, w roli tego prezentującego i mówi, to co jest nowe w tym wszystkim, to napis na opakowaniu, new, nowy. Cała reszta jest w środku nowa. Trochę mi się to spodobało, choć jeśli chodzi o różne produkty, czułbym się oszukany. Mm-hmm. Ale tutaj, jak Kuba powiedział, ta nowość dla każdego z nas w naszym zrozumieniu różnych rzeczy polega na tym, że to dla nas jest nowe. Może to być używane, ale dla nas jest nowe. Coś, z czego jesteśmy zadowoleni i szczęśliwi, bo to na przykład nabyliśmy lub dostaliśmy jakiś prezent, a niekoniecznie musi to być całkowicie nowe, coś, czego w ogóle nie było. I jakby widzę tutaj w tym pewne, bo Radosław chciał różnicę zobaczyć. Nie wiem, czy stricte różnicę, ale Panu Bogu zawsze zależy i zależało, tak jak już pierwsi ludzie, Adam i Ewa, mieli to prawo wpisane w serce, tak? On chciał, żeby nie tyle prawo, ale sam Bóg był w tym w sercu, w myślach. Zresztą przykazanie to jedno wspaniałe mówi, z całego serca będziesz tak wierzył, wielbił Boga całą swoją duszą. To jest ten cel jakby. Przez pewne niezrozumienie, które myślę i czasem wkrada się w nasze życie. Ja chcę powiedzieć o sobie, że ileś lat mojej drogi to moje zrozumienie przymierza z Bogiem, ono się kształtuje. Ono na początku było inne. Też rozumiałem tak może jak wspomniani Izraelici, gdzie otrzymali 10 przykazań wypisane palcem Bożym na kamiennych tablicach, ale wiemy, co się działo pod górą Synaj. Coś jakby zawiodło, coś nie zagrało do końca. To jakby ten czynnik ludzki, to niezrozumienie do końca może pewnych rzeczy, jakby skierowanie się na wymagania, a nie na osobę i bliskość Boga z człowiekiem, powoduje, że gubimy to sedno. I Bóg, widzę w tym rozważaniu, że Bóg chce, jakby nazywa to nowym, przez pryzmat tego naszego innego, głębszego zrozumienia, tego, o któremu właśnie chodzi. Dziękuję bardzo. Ja też zwróciłem uwagę, kiedy czytałem te teksty, na to, ponieważ Księga Jeremiasza umieszcza nas w takim szczególnym momencie dziejów Izraela. Izrael znajdował się kiedyś w niewoli egipskiej. Natomiast teraz cała Księga Jeremiasza jest jedną wielką prorocką zapowiedzią tego, że z powodu swoich win, z powodu odstępstwa właśnie od przymierza, trafią do niewoli babilońskiej, szczególnie tutaj to państwo południowe. Ale to, co jest niezwykle ciekawe, to, że w Księdze Jeremiasza, która zapowiada tę niewolę z powodu win Izraela, jednocześnie Bóg zapowiada, że przyjdzie czas wyprowadzenia z tej niewoli. I zdumiewające dla mnie jest też to, co jest w wierszu 34 napisane. Już nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc poznajcie Pana, gdyż wszyscy oni znać mnie będą, od najmłodszego do najstarszego z nich, mówi Pan. I dodane jest, odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę. Radek powiedział, że to jest to, co oni już znali, ale tak jak Januszu powiedziałeś, chyba teraz mogli to poznać w sposób, którego wcześniej nie mieli okazji, bo pierwsza ta niewola, niewola egipska, to była niewola, która nie była jakby wynikiem ich win. To Boże opatrznościowe działanie zaprowadziło ich do Egiptu. Józef, cała ta jego historia, to, że rodzina Jakuba znalazła się w Egipcie, to była Boża opatrzność. Natomiast już niewola babilońska, no, narracja biblijna tak mocno to podkreśla, że to były ich odstępstwa, ich winy, a jednak Pan Bóg z tej niewoli ich wyprowadza. A więc też bym widział tutaj ten motyw nowości w sensie zupełnie nowe okoliczności, zupełnie nowe doświadczenie. Czasem zdarza się nam w życiu
powiedzieć, a teraz rozumiem. I to nie znaczy, że czegoś wcześniej nie rozumieliśmy, tylko że życiowe doświadczenie powoduje, że w zupełnie nowy sposób, jakiś inny, możemy popatrzeć na pewną kwestię. Okej, dobrze, a chciałbym, żebyśmy jeszcze o tym sercu porozmawiali, bo ten motyw Bożego zakonu, który znajduje się w sercu, pojawia się nie tylko w wypowiedziach proroka Jeremiasza, ale też na przykład proroka Ezechiela. Otwórzmy może trzy takie fragmenty z księgi Ezechiela. Januszu, jeśli mógłbym prosić 11 rozdział i wiersz 19. Radku, 18 rozdział Ezechiela i wiersz 31. Kuba, 36 rozdział i wiersz 26. Gdybyśmy przeczytali te teksty i spróbowali nieco porozmawiać właśnie o tym, co Bóg chce, a może też o tym, czego Bóg nie chce, a może nie może zrobić, z tym, co Biblia nazywa sercem. Może w tej kolejności. Janusz, gdybyś mógł jako pierwszy przeczytać. Wtedy ja dam im serce nowe i nowego ducha włożę do ich wnętrza. Usunę z ich ciała serce kamienne i dam im serce mięsiste. Odrzućcie od siebie wszystkie swe nieprawości. Połóżcie kres swym niegodziwym czynom. Starajcie się o nowe serce i nowego ducha. Dlaczego macie umierać, domu Izraela? Kuba, gdybyś mógł też przeczytać 36:26. I dam wam serce nowe, i ducha nowego dam do waszego wnętrza, i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Podstawowa sprawa. Serce, czyli co? Co prorocy mieli na myśli, Jeremiasz czy Ezechiel, kiedy mówili nowe serce, serce kamienne, serce mięsiste? Uważam, że serce było takim symbolem całego człowieka, jego myśli, tych części składowych, takich też, to składało się to myśli, jakby emocje, zachowania, może nawet jakieś cech charakteru, które właśnie pokazywały, co jakby człowiek być może z sobą reprezentuje, albo tą wewnętrzną sferę człowieka. Dzięki. Przyznam szczerze, że kiedyś miałem bardzo duży dylemat rozpoznania, co jest serce, co jest umysł, ale kiedy zacząłem wgłębiać się w taki temat, jak działa umysł człowieka w ujęciu duchowym i takiej psychiki człowieka, to jakby zrozumiałem, że serce to jest ta najgłębsza istota człowieka, ono gdzieś jest w umyśle, w mózgu. Dokładnego miejsca nie będę określał, ale to jest ta część, z której człowiek wydobywa wszystko, co w nim, wszystko tam jest, charakter, ta taka głębia. Nie potrafię wręcz tego nazwać, bo wiecie, jeśli mówimy o miłości, to patrzymy na serce, wskazujemy, wszystko dzieje się tam gdzieś. To jest taka głębia duszy. I w tym ujęciu, o którym tutaj jest mowa, Bóg zawsze pragnął tego pięknego takiego nie poddaństwa, nie takiego właśnie przestrzegania, to co stało się z Izraelem. Tak, będziemy robić wszystko. Powiedzieli. To było takie intelektualne, umysłowe powiedzenie, tak, zgadzamy się z tym, ale w tym nie było serca, tak? Czyli to nie było takie coś, co tak głęboko przenika człowieka, że naturalnie wychodzi z niego, że to jest jego charakterem, że to jest tym wszystkim, czym on żyje, tak? Tak to rozumiem. Dziękuję bardzo. W tych fragmentach, które tutaj czytaliśmy, może nie ma informacji na ten temat, ale jest wiele innych miejsc Biblii, które mówią o zepsuciu ludzkiego serca, o tym, że kiedy rodzimy się, to dziedziczymy swego rodzaju bunt przeciwko Bogu, Jego osobie, Jego prawu. I dlatego te fragmenty, które tutaj czytaliśmy, no one są zdumiewające, bo Bóg składa obietnicę odnowy, której końcem będzie chętne, takie dobrowolne poddanie się, tak, właśnie jego prawu, jego woli, bo to ona wyraża. Powiedzcie mi w takim razie może tak z obszaru takich praktycznych doświadczeń chrześcijańskich, czy człowiek, który
doświadcza odnowy serca, to człowiek, który staje się już 100% posłuszny woli Bożej, czy to człowiek, który jest, no, użyję takiego terminu, zniewolony do sprawiedliwości, człowiek, który nie może już decydować, czy wybiera dobro, czy zło. Jak myślicie, jak przeżywacie swoje doświadczenie? Kilka aspektów poruszyłeś w tym pytaniu, to jest kilka oddzielnych pytań, myślę, i bardzo podchwytliwych, powiedziałbym. Tak kiedyś uważałem. Wiele tekstów mówi o pewnym poddaniu się w niewolę Jezusowi. Trochę mnie uwierało takie sformułowanie w niewolę. To nowe przymierze, ono ma... Znaczy, ja nie widzę tam w ogóle przymusu. To jest pierwsza rzecz. Kiedyś myślałem o przymusie, tak, przykazania, konieczność, bo inaczej nie będzie zbawiony. A jakby w tej mojej drodze z Bogiem Bóg pokazuje wiele, wiele przykładów, chociażby łotr na krzyżu, tak? On nie był przykładem pójścia Bożą drogą, co nie jest oczywiście jakby wzorem do naśladowania, ale pokazuje tę stronę nowego przymierza, że jeśli uwierzymy w Boga, jeśli przyjmiemy Go, to jakby poniekąd Bóg jest odpowiedzialny, przynajmniej z tych tekstów, które przeczytaliśmy, jakby On bierze na siebie tą rolę tej wymiany serca, tak? Tego sposobu myślenia. Kiedy jestem blisko z Bogiem, to zaczynam się zmieniać, zaczynam się upodabniać do Boga. Znika wtedy konieczność, taka konieczność w cudzysłowie bycia posłusznym, to staje się naturalne. To staje się naturalne, że ja żyję z Bogiem i jakby dostrzegam Jego działanie w moim życiu, tak? Dzięki. Czy to, że staje się to naturalne, czy to oznacza, że człowiek nie ma czasem takich chwil, kiedy myśli sobie, a może zrobiłbym inaczej, a może zrobiłbym po swojemu? Czy taki człowiek jest już ukierunkowany tylko na Boga i na Jego wolę? Czy to jest takiego rodzaju przemiana? Myślę, że w tym temacie bardzo dobrze ukazany jest ten temat w liście do Rzymian w 7 rozdziale, gdzie apostoł Paweł już po swoim nawróceniu przedstawia tę duchową walkę, w której się zmaga, w której z jednej strony chce pełnić wolę Bożą, ale z drugiej strony dostrzega w sobie bardzo wielką słabość. Słabość do tego, by tej woli nie pełnić, by iść za grzechem, by iść za tymi pragnieniami, które nie są Boże. Więc niestety, ale świat nie jest doskonały, my nie jesteśmy doskonali i to wszystko gdzieś w nas jest. Bóg z tym walczy, ale nie stajemy się tacy perfekcyjni, że tak powiem, w takim sensie, że wszystko czynimy od razu dobrze. My jesteśmy doskonali przede wszystkim przez to, że Bóg nam tej doskonałości udziela. Przez to, że Jezus jest naszą doskonałością i sprawiedliwością. Ja kiedyś takie doświadczenie przeżywałem. Zdarzyło mi się jechać samochodem i prosić Boga o pomoc w związku z tym, że pojawiło mi się pewne pragnienie, które zaspokojone wcale nie buduje mojego życia duchowego, fizycznego również. I ogólnie oceniam to jako zło, jako coś, co nie powinno mieć miejsca. Pamiętam, że nawet pozwoliłem sobie podnieść głos w takiej modlitwie do Boga rozpaczliwej, w takim wołaniu i w pewnym momencie przyszła mi taka myśl do głowy, czy ty naprawdę tego chcesz? Ale była tak wyraźna, tak otrzeźwiająca, że zatrzymałem się w tym, co robiły moje usta i zacząłem się zastanawiać i uświadomiłem sobie, że w gruncie rzeczy nie chcę. W gruncie rzeczy wiem, że to jest złe, ale gdzieś lubię to. Polubiłem to w toku swojego życia w jakichś tam różnych sytuacjach. I wiecie, i całe to doświadczenie spowodowało, że ta myśl, ta refleksja, że powiedziałem sobie sam, wewnętrznie, nie chcę. I zauważyłem ciekawą rzecz. Kiedy wołałem do Boga o pomoc, ale samo moje wnętrze nie godziło się na to, to nie było zmiany. Natomiast kiedy po tej refleksji wewnętrznie powiedziałem nie chcę,
od razu przyszedł taki pokój, od razu przyszło takie uwolnienie. To, co tak silnie gdzieś mnie tam wewnętrznie ukierunkowało, po prostu zostało wygaszone. I myśląc o tym doświadczeniu, czytając też Biblię, uświadomiłem sobie, że Duch Święty, bo to o tym Duchu jest mowa w tych fragmentach, to dzięki Niemu to, co Chrystus zrobił, staje się dla nas takie skuteczne w życiu praktycznym, codziennym. On nie zamyka nas w złotej klatce, nie zniewala nas do sprawiedliwości w taki sposób, że my wyciągamy z tej klatki ręce i mówimy, a tam jest coś, co bym chciał, no ale nie mogę, bo... Nawet kiedyś ktoś mi powiedział, że czasem możemy mieć taką niezdrowe takie myślenie o tym, co Duch Święty może i chce zrobić w naszym życiu, bo to demony zniewalają, a Duch Święty nie zniewala, prawda? Bóg zawsze pozostawia nam wolność, chociaż jednocześnie, tak pojmuję ten temat nowego serca, daje nam nowe zrozumienie chociażby tego, co tutaj Janusz wspomniałeś, tego, czym jest jego prawo, czym jest jego charakter. I na bazie tego nowego zrozumienia my zaczynamy dokonywać wolnych, ale nowych i powiedziałbym bardzo pozytywnych wyborów, tak? Tak jak rozmawialiśmy wcześniej, to Kuba powiedział, że kiedyś zdarzało mu się dosyć często przeklinać. Dzisiaj tego nie robi. I to jest jakiś przejaw tej nowości, tak, która jest w jego życiu. Aczkolwiek pewnie gdyby zdecydował, to mógłby nawet tutaj parę jakichś przykrych słów powiedzieć. Ale nie robi tego, tak? Żyje nowym życiem. Słuchajcie, chciałbym, żebyśmy poszli jeszcze krok dalej, bo kiedy czytamy Stary Testament, to często bardzo mocny akcent, szczególnie już od Abrahama, kładziemy na naród izraelski. Przeczytajmy 56 rozdział Księgi Izajasza i chciałbym, żebyśmy porozmawiali troszeczkę o tym, czy to przymierze wraz z tymi obietnicami, zmiany serca, poznania Boga, przebaczenia, czy to był dar, który był zarezerwowany tylko dla członków narodu izraelskiego, cielesnych potomków Abrahama. Radek, powiedz, z jakiego przekładu korzystasz, a potem przeczytaj nam te fragmenty z 56 rozdziału Izajasza. Może poprosiłbym o wiersze 6 i 7. Czytam z przekładu Literackiego Ewangelicznego Instytutu Biblijnego. A cudzoziemców przyłączających się do Pana, aby Mu służyć, kochać imię Pana i należeć do Jego sług, każdego, kto przestrzega szabatu, aby go nie bezcześcić i trzyma się mojego przymierza, wprowadzę na mą świętą górę i sprawię mu radość w moim domu modlitwy. Ich całopalenia i rzeźne ofiary będą mi przyjemnością na moim ołtarzu, gdyż mój dom będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich ludów. Dziękuję. Mój dom, chodzi oczywiście o świątynię. Pan Bóg mówi, będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich ludów. Jak to wygląda? Czy Bóg chciał mieć tylko potomków Abrahama właśnie w tym swoim ludzie, czy jego plan był nieco szerszy? Co myślicie o tym? Proszę, Kuba. Uważam, że nie. Że chciał mieć wszystkie narody jakby swoje wybrane, ponieważ nie na próżno dał Abrahamowi to przymierze. I co ciekawe jest, że możemy zauważyć, że kiedy Abraham właśnie pilnował rozciętych zwierząt do tego, żeby zawrzeć przymierze z Bogiem, bo w tamtych czasach tak się zawierało przymierze. Rozcinało się zwierzęta, przychodziło się pomiędzy nimi zainteresowane strony. Jedna i druga, i to oznaczało, że zgadzają się na to przymierze. Ale w tym przypadku, kiedy Bóg objawiał się Abrahamowi, to Abraham nie przychodził przez tą ścieżkę z rozciętych zwierząt. Więc widocznie chodzi o to, że Bóg zawarł jakby przymierze ze sobą. Bo musimy zauważyć, że są jakby dwa rodzaje przymierza. To bezwarunkowe, w którym Bóg jest wierny, cokolwiek by się nie działo, i to warunkowe, zawarte bezpośrednio z człowiekiem. Na przykład w Księdze Kapłańskiej Powtórzonego Prawa, gdzie Bóg z Izraelem daje mu konkretne błogosławieństwa oraz przekleństwa. I uważam, że nie chodzi o to, że to jest tylko i wyłącznie są obietnice czy nakazy dla Izraela lub zakazy, ale chodzi o to, że to jedno przymierze, które Bóg dał Abrahamowi, jest o wiele szersze. I wskazuje właśnie na tych, jak tutaj jest napisane, że oni po prostu
mogą się jakby dołączyć, to być może złe słowo, ale być współuczestnikami tej obietnicy, mm-hmm. bo wystarczy mm-hmm. się obrzezać. A jak wiemy, to my też jesteśmy obrzezani, ale w inny sposób. My mamy obrzezane serce. I my już omawialiśmy tą kwestię, że Bóg dokonuje zmiany naszego serca. Człowiek, który wcześniej myślał bardzo egoistycznie na przykład o Bogu, zaczyna myśleć inaczej, tak? Człowiek, który, nie wiem, podporządkowywał się Bogu tylko może i wyłącznie z powodu lęku, dokonuje się ta zmiana myślenia, o której Janusz wspominałeś i nagle ta jego miłość staje się czystsza, taka dojrzalsza, głębsza, prawdziwsza. Okej, okay, no ale gdybyśmy mieli wrócić do tego pytania, tylko Izraelici? Albo może jeszcze bardziej komplikując to pytanie, a czy wszyscy Izraelici byli faktycznie ludem Bożym? Tak, Bóg chciał mieć swój naród wybrany i to uczynił, wyznaczył pewien naród. Ale skąd mowa o nowym sercu i o nowym przymierzu? I po co by miało być, gdyby to miał być tylko naród izraelski? Wiele tekstów wskazuje na to i jasno mówią, abyście byli przykładem. I dzisiaj nawet Nowy Testament mówi jasno, aby widząc wasze dobre uczynki, chwalili Boga, który jest w niebie. Mm-hmm. Czyli no wiemy, że świat cały nie wierzy w Boga. Możemy powiedzieć, nie zna. Nie pojmuje Boga, Bożej miłości tak, i tego przymierza. I Izrael miał być tym wzorem. Ale właśnie miał być wzorem po co? Żeby innych, którzy są, jak to mówimy, z daleka, właśnie mogli poznać, przyjąć. I te wiele przykładów, ten wspomniany Łotr też był jakby z daleka, tak? I przyjął przez wyznanie, przez zaakceptowanie tego. I dlatego myślę, odpowiadając na to pytanie, i ten tekst jasno mówi, cudzoziemców zaś, którzy przystąpili mm-hmm. do Pana, ktokolwiek by wątpił, że nie jest może obrzezany, nie jest z Izraela, to nie bardzo, nie może. Właśnie nie. Właśnie Pan Jezus nawet powiedział takie fajne słowa, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście obciążeni, spracowani, ja wam dam ukojenie. To jest to samo zaproszenie. Mhm. Przyjdź do mnie. Ja jestem dla ciebie. Nie ma tutaj tej predestynacji, że jest Izrael i hulaj dusza, nie? I jesteś zbawiony i nikt inny. Nie. Każdy, kto wzywa imienia Pańskiego, może być zbawiony. Nawet powiedziałbym, że tekst biblijny mówi, nie może być zbawiony, a będzie zbawiony, jakby jeszcze bardziej potęgując tą pewność, tak, że, no, że Boże obietnice są 100% pewne i tak jak powiedzieliśmy, są dla wszystkich. To pojęcie nowego przymierza, które pojawia się po raz pierwszy i w sumie jedyny raz w Starym Testamencie u Jeremiasza, choć myślę, że studiując Biblię możemy to łączyć tak, jak i my to zrobiliśmy z księgą Ezechiela, bo w Jeremiasza również jest mowa, prawda, o zmianie serca, o wpisaniu zakonu do serca, co podnosi też w swoich wypowiedziach prorok Ezechiel. Ale potem z tego konkretnego momentu w historii Izraela, kiedy oni mieli trafić do niewoli babilońskiej, mieli wyjść, Bóg miał jak gdyby odnowić to przymierze, przeniesione jest to pojęcie do Nowego Testamentu. Pojawiają się jakieś nowe okoliczności, tak jak nowymi była niewola babilońska w stosunku do wcześniejszej egipskiej, tak teraz pojawiają się nowe okoliczności i słuchajcie, przeczytajmy sobie razem fragment z listu do Hebrajczyków, bo tak jak mówi nazwa tego listu, to był list szczególnie adresowany do chrześcijan wywodzących się ze środowiska żydowskiego, hebrajskiego, a więc te terminy starotestamentowe bardzo mocno są podnoszone. 8 rozdział listu do Hebrajczyków i chciałbym, żebyśmy przeczytali może nieco większy fragment od wiersza 1 do wiersza 12. Może Kuba, jeśli mogę ciebie tak prosić o przeczytanie. Do 12, tak? Tak, od 1 do 12.
Główną zaś rzeczą w tym, co mówimy, jest to, że mamy takiego arcykapłana, który usiadł po prawicy tronu majestatu w niebie, jako sługa świątyni i prawdziwego przybytku, który zbudował Pan, a nie człowiek. Albowiem każdy arcykapłan bywa ustanawiany, aby składał dary i ofiary, dlatego jest rzeczą konieczną, żeby i ten miał co ofiarować. Otóż gdyby był na ziemi, nie byłby kapłanem, skoro są tu tacy, którzy składają dary według przepisów zakonu. Służą oni w świątyni, która jest tylko obrazem i cieniem niebieskiej, jak to zostało objawione Mojżeszowi, gdy miał budować przybytek. Bacz, powiedziano mu, abyś uczynił wszystko według wzoru, który ci został ukazany na górze. Teraz zaś objął o tyle znakomitszą służbę, o ile lepszego przymierza jest pośrednikiem, które ustanowione zostało w oparciu o lepsze obietnice. Gdyby bowiem pierwsze przymierze było bez braków, nie szukano by miejsca na drugie, albowiem ganiąc ich mówi, oto idą dni, mówi Pan, a zawrę z domem Izraela i z domem Judy przymierze nowe. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ujął ich za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, ponieważ oni nie wytrwali w moim przymierzu, przeto ja nie troszczyłem się o nich, mówi Pan. Takie zaś jest przymierze, które zawrę z domem Izraela po upływie owych dni, mówi Pan. Prawa moje włożę w ich umysły i na sercach ich wypiszę je i będę im Bogiem, a oni będą mi ludem i nikt nie będzie uczył swego ziomka ani też swego brata mówiąc, poznaj Pana, bo wszyscy mnie znać będą od najmniejszego aż do największego z nich, gdy łaskawy będę na nieprawość ich, a grzechów ich nie wspomnę więcej. Dziękuję bardzo. No, bez wątpienia autor umieszcza tutaj obszerny fragment właśnie z 31 rozdziału Księgi Jeremiasza. Wtedy było to w kontekście niewoli babilońskiej, wyjścia tego ludu. W jakim kontekście tutaj podnosi ten temat Nowego Przymierza? O czym mówią te wcześniejsze wiersze z listu do Hebrajczyków? No tutaj mamy to w kontekście rozpoczęcia posługi arcykapłańskie przez Chrystusa w niebie. Mm-hmm. Autor listu do Hebrajczyków wskazuje tutaj na to, że w niebie jest świątynia. Pokazuje, że Bóg nakazał Mojżeszowi zbudować świątynię według wzoru, wzoru, który został mu ukazany, co ewidentnie wskazuje na to, że w niebie jest świątynia. I tam Chrystus zaczął służyć. I w tym kontekście właśnie te słowa są przytoczone. Czy pojęcie świątyni, która jest w niebie, nie było znane w Starym Testamencie? Czy, no bo tutaj autor listu do Hebrajczyków porusza właśnie takie zagadnienie i w tym kontekście padają takie stwierdzenia. Lepsze obietnice. Pierwsze przymierze, tu jest powiedziane, gdyby pierwsze nie było bez braków, nie szukano by miejsca na drugie. To jakby sugeruje, że czegoś brakowało przymierzu. Mhm. Myślę, że to jest taki zabieg stylistyczny troszkę. Żadnemu z tych przymierzy niczego nie brakowało. Mhm. Tak jest moje zdanie. One wszystkie wskazywały ogólnie rzecz biorąc, tak może spłycę to troszkę, na tego Boga, który wyciąga rękę do człowieka. Już od pierwszych chwil, od ogrodu Eden, kiedy Adam poszedł, odwrócił się, został zwiedziony. Bóg przychodzi i mówi, jestem przy tobie, wiem, gdzie jesteś. Człowiek ma tendencję uciekania i szukania czegoś innego. I może ten błąd tego wszystkiego polegał na tym, tak to widzę, że nie widząc pewnej przyszłości, pewnego obrazu, o którym one, ta cała służba, na który wskazywała, no możemy nie mieć takiego pełnego obrazu i zrozumienia. I myślę, że w tym jest wada. Przypomniał mi się Tomasz, który po zmartwychwstaniu Jezusa, wszyscy mu opowiadają, którzy już uwierzyli, którzy zobaczyli. Część z nich niepewna była, że widzieli inni Jezusa i opowiadają. Jezu, Pan zmartwychwstał. Dokonało się. Tym przykładem było też dokonanie tej arcykapłańskiej służby. Ta rozdziel,
ten rozdział tej kotary w świątyni. Tak, skończyła się służba, skończyło się pewne przymierze, ale Tomasz mówi, nie wierzę, dopóki nie zobaczę. I to jest ciekawa rzecz. Jezus mówi, chodź, przyjdź, zobacz, dotknij, daj swoje ręce. Zobacz, że to ja jestem. I on wtedy, on jakby nie wierzy na słowo innym osobom. Pragnie takiego pewnego przekonania, kim jest Jezus, co się stało. I Bóg daje mu to zrozumienie. Zobacz, to jestem ja, to się dokonało. I jest napisane, że on wtedy uwierzył. Mhm. Tak? I to jest ta rzecz. W tym nowym przymierzu Bóg właśnie chce doprowadzić nas do pełni ze sobą, do pełnego zrozumienia, co było wtedy. No, składając ofiarę ze zwierząt, oni wiedzieli, że to jest za grzech, grzech i tak dalej, ale Nowy Testament mówi, że nie mogły przebłagać. To wskazywało na konkretne coś, na Jezusa, który ma złożyć ofiarę. Jakby widzę to, że im było trudniej. Kiedy już to się dokonało, kiedy przyszedł ten, który miał tego dokonać i zawisł na krzyżu, wszystkie proroctwa w nim się wypełniły, no to teraz, jak ten Tomasz, możemy powiedzieć, tak, to jest to. Mhm. To zostało dokonane. Przymierze zostało dokonane. Teraz to widać. Tak? Tak w pełni. I myślę, że to jest ta wada, w cudzysłowie, tego starego przymierza. To nie było dostrzegane do końca. Jakby nie było pełni. Mimo, że ta świątynia była taka piękna, że Bóg w obłoku był też, tak? Kiedy prowadził chociażby przez pustynię w tej ucieczce z niewoli, tak? Teraz to się dopełniło. Teraz możemy spojrzeć z tej innej perspektywy dokonania tego wszystkiego. Mhm. No właśnie, to jest ciekawe, że w Biblii widać jakby Boga, który co jakiś czas, wydaje się, zawiera nowe przymierze, bo przymierze zawiera z Noem, bo przymierze zawiera z Abrahamem, bo przymierze zawiera z narodem izraelskim. Ale w gruncie rzeczy, jeśli wracamy do początków tego wszystkiego, do historii z Edenu, to tam możemy zobaczyć, że ludzie zaraz po wyjściu z Edenu zaczęli składać ofiary. I to, co łączy wszystkich ludzi z tych wszystkich okresów, to jest ta jedna rzecz, że oni wszyscy składali ofiary, że oni wszyscy upatrywali ostatecznie czegoś najważniejszego w tej zastępczej ofierze, bo ofiary składał Noe, ofiary składał Abraham, ofiary składali Izraelici i co zdumiewające, już pierwsi potomkowie Adama i Ewy, Kain i Abel, chociaż tam nie czytamy w Biblii o żadnych konkretnych przepisach, tak, ale już mieli jakąś świadomość tego. Nawet tekst biblijny mówi, że Abel złożył ofiarę z pierworodnych trzody i tłuszczu ich, co w świetle braku informacji o wyjaśnianiu mu tego, wydaje się, że ma jakąś bardzo zaawansowaną wiedzę o systemie ofiarniczym. W Psalmie 50 jest taki fragment, który mówi o tym, że lud Boży... Może słuchajcie, tak szybciutko otworzylibyśmy jeszcze ten fragment. Psalm 50. Lud Boży to jest ten lud, który zawarł z Bogiem przymierze przez ofiarę. To jest wiersz 5. Psalm 50, wiersz 5. Zgromadźcie mi wiernych moich, którzy zawarli ze mną przymierze przez ofiarę. A więc, chociaż widzimy wiele elementów w tych wszystkich przymierzach, to one ostatecznie miały zawsze łączyć się z postacią Jezusa Chrystusa i tym, co On mógł zrobić, bo tak jak zadałem to pytanie, czy ludzie wiedzieli, że jest świątynia w niebie w Starym Testamencie? Są takie wypowiedzi, gdzie oni konkretnie mówią o świątyni w niebie. Izajasz ma wizję Pana siedzącego na tronie w niebieskiej świątyni. Jakby ludzie byli świadomi, że to, co jest na ziemi, to wszystko ma tylko wskazywać na jakąś większą rzeczywistość. I to, co Januszu powiedziałeś, stare i nowe to są chyba pojęcia, które mają jakby pomóc oderwać się im od pewnych symboli, cieni i zachęcić ich do tego, żeby popatrzyli na rzeczywistość, którą może czasem przez te cienie i symbole stracili z oczu, bo
Na ziemi była świątynia, ale prawdziwą była ta w niebie. Kapłani byli ziemscy, ale prawdziwym był ten, którym jest Jezus Chrystus po swoim niebostąpieniu. Ofiary były składane na ołtarzach, no ale prawdziwą ofiarą bezwzględnie jest Jezus Chrystus i nawet w tym liście do Hebrajczyków jest nazwany jedyną taką prawdziwą, wystarczającą, na którą wskazywały te wszystkie poprzednie. Więc myślę, że chyba moglibyśmy w ten sposób próbować zakończyć nasze studium, że to nowe przymierze i to pojęcie nowego przymierza w gruncie rzeczy po pierwsze zawsze wiązało się z tym, co było od początku, ofiarą. I czy to była ofiara Jezusa, którą widzimy już na własne oczy, czy symboliczna ofiara ze zwierzęcia, która miała na to wskazywać, to była ta kluczowa sprawa. A kiedy zmieniały się okoliczności, na przykład wyjście Izraelitów z niewoli babilońskiej, czy przyjście Jezusa i to takie szczególne objawienie, które tak spotęgowało też zrozumienie tego wszystkiego, co Bóg chciał zrobić, wtedy była potrzeba, żeby ludzie przestali patrzeć do tyłu, a zaczęli patrzeć do przodu. Może żeby zobaczyli coś niezupełnie nowego, ale właśnie w nowy sposób. Taki sposób, jak wcześniej tego nie widzieli. W kolejnych naszych tych spotkaniach biblijnych właśnie będziemy już koncentrować się nie na Starym Testamencie, tak jak dotychczas, ale właśnie na Nowym. I myślę, że ta nowa, choć nie nowa rzeczywistość, będzie przedmiotem kolejnych spotkań i kolejnych studiów biblijnych. Myślę, że nie wyczerpaliśmy tematu, ale mam nadzieję, że chociaż dotknęliśmy. Mam nadzieję też, że będzie to jakąś pobudką do dalszych refleksji dla wszystkich, którzy byli tutaj z nami. Chciałbym, żebyśmy też zakończyli nasze studium Biblii wspólną modlitwą. Kuba, ciebie chciałbym prosić o modlitwę. Dziękujemy Ci, Panie Boże, za to, że możemy studiować Twoje Słowo w pokoju i w radości, że możemy poruszać tak ważne kwestie jak przymierze z Tobą i Twoje przymierze, które Ty nam dajesz. Jesteś naprawdę wielkim Bogiem, który nie pozostawi nas bez opieki, ale też daje nam wspaniałe zasady, za którymi możemy podążać. I proszę Cię, Panie Boże, spraw, aby myśli, które tutaj zostały rzucone jak ziarno, że te myśli, które były dobre, to żeby wzrosły i wydały swój owoc i plon, a te, które być może nie są takie po Twojej myśli, żeby obumarły i żeby z nich nic nie wyrosło, abyśmy mogli kroczyć w prawdzie i w radości i w głębi przeżywając relacje z Tobą, pamiętając o tym, że jesteś naszym władcą i przyjacielem, ojcem i naszym bohaterem. Prowadź nas, Panie, i dodawaj nam siły. Amen. Dziękuję bardzo za to, że mogliśmy wspólnie studiować Słowo Boże. Chciałbym zaprosić Was na kolejne takie studium. Poruszać będziemy zagadnienie świątyni Nowego Przymierza. To, w co zostaliśmy wprowadzeni w tym studium, będziemy dalej kontynuować. Serdecznie zapraszam.